Tak, to właśnie jestem ja! Julia Morska we własnej osobie. Jestem Polką, ale od 10 lat mieszkam w Ameryce. Jestem niesamowicie podekscytowana i trochę też zestresowana, bo jeszcze nigdy nie widziałam siebie na wielkim ekranie, ale ci ludzie z tyłu dają mi tyle pozytywnej energii i tyle tak naprawdę pomocy. Oni nie są tego świadomi, ale naprawdę dużo znaczy dla mnie ich wsparcie. Kochani, emocje są mega, mega wielkie. W ogóle się bałam, że się mega spóźnię, ale jestem teraz tu. Jestem chora, ale i tak jestem tu. I się mega cieszę, że mogę być z taką ekipą w ogóle. Więc nie widzicie ich, ale ja ich was widzę i jesteście super. I dlatego się mega cieszę. Wow, mega emocje. Jestem mega podekscytowana, ponieważ po pierwsze, nigdy nie byłam na takiej premierze filmu. Po drugie, nigdy nie grałam w filmie, a to jest naprawdę, to było moje marzenie, ponieważ się już spełniło. A kolejne marzenie to takie, żeby zostać tą aktorką już na stałe. Mega przygoda, mega doświadczenie. To moja szkoła i ja decyduję, co kto robi. Były ogromne nerwy, bo mimo wszystko Julia to jest główna postać, więc producenci i reżyser obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Julia jest Polką, ale od 10 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i pewnego dnia dowiaduje się, że musi wrócić do Polski. No i całe jej życie obraca się do góry nogami. Musi poznać nowych znajomych, w nowej szkole się zaklimatyzować. No i właśnie o tym jest film, o tym, żeby się dopasować albo nie. Czego mogą się spodziewać? Mega, mega fajnej historii o szkole, o miłości i mogą posłuchać mega fajnych piosenek z tego filmu. Widzowie mogą się na pewno spodziewać tego, że będzie dużo frajdy i naprawdę bym się cieszyła, gdyby ludzie zrozumieli naprawdę, o co chodzi tak naprawdę z tym Jestem M. I no, energii dużo będzie, więc cieszę się też. I jesteśmy na żywo.